Ubiegły tydzień przyniósł wahania notowania polskiego złotego w ślad za tym, co działo się na rynkach globalnych, a tutaj mieliśmy raz obniżkę ratingu przez agencję Fitch. Trochę nieoczekiwany ruch, bo nie spodziewał, że rating amerykański już będzie tylko na poziomie AA+. Przypomnę, że jedyną agencją, która utrzymuje jeszcze rating 3 razy A, jest agencja Moody's. Natomiast to za bardzo nie wpłynęło na dolara, ale doprowadziło troszkę do nerwowości na rynkach akcji, na rynku długu. Stąd paradoksalnie dolar zyskał na wartości. Mieliśmy też odczyty indeksów ISM dla przemysłu, dla usług. Mieliśmy też dane ADP. ADP, przypomnę, firma niezależna, która publikuje swoje szacunki odnośnie zatrudnienia co miesiąc, i ADP wskazało na bardzo dobre dane i przed oficjalnymi odczytami w piątek, które zawsze wtedy publikuje to Departament Pracy, rynek nastawił się właśnie dość optymistycznie na te dane. Dane jednak okazały się być nieco słabsze od prognoz. 187 tysięcy nowych miejsc pracy poza rolnictwem w lipcu. Takie dane oficjalne podał Departament Pracy USA i rynek zareagował na to osłabieniem się dolara, więc dolar złoty, który był prawie że przy poziomie 4,10 jeszcze w środę, czwartek, wylądował finalnie przy poziomie 4,02 w piątek po południu. Natomiast co do tych danych, które się poznali, one tak do końca nie są złe. Tutaj zwrócę Państwu uwagę na stopę bezrobocia na poziomie 3,5. Zwrócę uwagę na to, że mamy też wysokie płace, 4,4 rok do roku, i też to wszystko powoduje, że Fed nie skreśla możliwej podwyżki stóp procentowych na jesieni. Tutaj bardzo ważne będą dane o inflacji w czwartek, o inflacji za lipiec. Po raz pierwszy od kilkunastu miesięcy ta inflacja mogła odbić do góry z 3,0 do 3,3, więc podwyżka stóp na jesieni przez Fed leży na stole. I mam wrażenie, że ten wątek będzie jeszcze rozwijany w kolejnych tygodniach, prowadząc do tego, że dolar może być nieco mocniejszy. A mocniejszy dolar to słabszy złoty, zwłaszcza że u nas będziemy mieć temat obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej i też temat wyborów parlamentarnych, najprawdopodobniej w drugiej połowie października.